So these three types of streets will then weave together into a woven grid of 3x3 city blocks, each framing a local park or courtyard. But the efforts to rebuild it are now well underway. And in tonight's Prime Focus, every piece, even every deformity, is being rebuilt just as it was. W świecie, gdzie innowacja spotyka się z ambicją, branża budowlana wraz ze swoimi megaprojektami, wycenianymi na biliony dolarów na całym świecie, stanowi fundament naszej nowoczesnej cywilizacji, napędzając wzrost gospodarczy i przekształcając krajobrazy. Te projekty, od futurystycznych miast po kolosalne infrastruktury, reprezentują szczyt ludzkiej pomysłowości i inżynieryjnego kunsztu. Dołącz do nas, gdy zagłębiamy się w szczegóły tych zapierających dech w piersiach przedsięwzięć, odkrywając historie stojące za 20 najdroższymi projektami budowlanymi na świecie. Jak zawsze najbardziej szalone rzeczy na samym końcu, więc koniecznie zobacz cały film. Napisz komentarz "budowla", a przypnę ci serduszko. Proszę o zostawienie łapki w górę. Dzięki temu zasięgi filmu nie spadną i dalej będziemy mogli cieszyć się takimi filmami. Songdo International Business District w Korei Południowej to pionierski projekt inteligentnego miasta o wartości 40 miliardów dolarów, zaprojektowany, aby pokazać przyszłość życia miejskiego. Położony zaledwie 65 km od Seulu, Songdo IBD obejmuje 600 hektarów odzyskanej ziemi wzdłuż Morza Żółtego, będąc jednym z najbardziej ambitnych projektów urbanistycznych na świecie. Songdo IBD jest wizją globalnego centrum biznesowego, zrównoważonej infrastruktury i wysokiej jakości życia. Miasto integruje zaawansowane systemy inteligentne, które zarządzają wszystkim, od zużycia energii i gospodarki odpadami po ruch drogowy i bezpieczeństwo. Jedną z wyróżniających się cech Songdo jest szerokie zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Całe miasto jest podłączone do światłowodowego, szerokopasmowego internetu, a mieszkańcy korzystają z powszechnego dostępu do Wi-Fi. Inteligentne czujniki i analizy danych w czasie rzeczywistym optymalizują zużycie energii, zwiększają bezpieczeństwo publiczne i usprawniają transport, czyniąc miasto jednym z najbardziej efektywnych i przyjaznych dla środowiska na świecie. Miasto posiada również zaawansowany pneumatyczny system usuwania odpadów, eliminujący potrzebę używania śmieciarek i redukujący emisję dwutlenku węgla. Wielka Tama Renesansu Etiopskiego. Wielka Tama Renesansu Etiopskiego, zlokalizowana na rzece Błękitny Nil w regionie Benishangul-Gumuz w Etiopii, jest jednym z najbardziej ambitnych i kontrowersyjnych projektów infrastrukturalnych w Afryce. Ma być największą elektrownią wodną na kontynencie. Inicjowany w kwietniu 2011 roku, projekt ma na celu przekształcenie krajobrazu energetycznego Etiopii i wzmocnienie jej rozwoju gospodarczego. Z szacunkowym kosztem 5 miliardów dolarów, Tama Renesansu ma 145 metrów wysokości i rozciąga się na 1800 metrów. Będzie miała zbiornik mogący pomieścić 74 miliardy metrów sześciennych wody i moc generacyjną 6450 MW. Ta zdolność nie tylko zaspokoi rosnące krajowe potrzeby energetyczne Etiopii, ale także pozwoli na eksport energii elektrycznej do sąsiednich krajów, wspierając regionalną integrację gospodarczą. Budowa Tamy, w dużej mierze finansowana przez Etiopczyków poprzez obligacje i darowizny, reprezentuje znaczący narodowy wysiłek w wykorzystaniu potencjału Błękitnego Nilu. Jest ona postrzegana jako sposób na stymulację industrializacji, tworzenie miejsc pracy i redukcję ubóstwa poprzez zapewnienie niezawodnej i przystępnej cenowo energii elektrycznej milionom ludzi. Jednak Tama Renesansu była również źródłem napięć z krajami leżącymi w dole rzeki, szczególnie Egiptem i Sudanem, które w dużej mierze polegają na wodach Nilu. Obawy dotyczące zmniejszenia przepływu wody i praw do wody doprowadziły do długotrwałych negocjacji i międzynarodowych mediacji. Pomimo tych wyzwań,
Tama renesansu uosabia aspiracje Etiopii do niezależności energetycznej i postępu gospodarczego. NEOM. NEOM to ambitny projekt megabudowy o wartości 500 miliardów dolarów amerykańskich w Arabii Saudyjskiej, zaprojektowany jako nowoczesne centrum innowacji, zrównoważonego rozwoju i różnorodności gospodarczej. Uruchomiony w 2017 roku przez księcia koronnego Muhammada bin Salmana, NEOM jest częścią inicjatywy Wizja 2030, której celem jest zmniejszenie zależności kraju od ropy naftowej i dywersyfikacja jego gospodarki. Znajdujący się w prowincji Tabuk na północnym zachodzie kraju, NEOM obejmuje obszar 26 500 km2, rozciągający się wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego i graniczący z Jordanią oraz Egiptem. Ta strategiczna lokalizacja umożliwia bezproblemową międzynarodową łączność, plasując NEOM jako globalne centrum handlu i turystyki. Projekt NEOM obejmuje kilka podprojektów, z których najważniejszym jest The Line, liniowe miasto o długości 170 km, które obiecuje zrewolucjonizować życie miejskie. The Line nie będzie miało samochodów, ulic ani emisji dwutlenku węgla, opierając się zamiast tego na ultraszybkim transporcie i pojazdach autonomicznych, co sprawi, że każda niezbędna usługa będzie osiągalna w ciągu 5 minut spaceru. Miasto będzie w całości zasilane energią odnawialną, podkreślając zrównoważony rozwój i minimalizując jego ślad ekologiczny. Kolejnym kluczowym aspektem NEOM jest jego nacisk na zaawansowanie technologiczne. Planuje on włączenie sztucznej inteligencji, robotyki i internetu rzeczy, IoT, do stworzenia w pełni zintegrowanego środowiska miejskiego. NEOM ma również na celu stać się centrum dla przemysłów biotechnologicznych, energetycznych, wodnych, spożywczych i rozrywkowych, promując innowacje i wzrost gospodarczy. Jeśli odniesie sukces, NEOM nie tylko przekształci gospodarkę Arabii Saudyjskiej, ale także posłuży jako wzór dla zrównoważonego życia i inteligentnych miast na całym świecie. Chuo Shinkansen, przełomowy projekt pociągu maglev o wartości 64 miliardów dolarów w Japonii, ma na celu zrewolucjonizowanie szybkiego podróżowania, łącząc Tokio i Nagoję w zaledwie 40 minut. Ten ambitny projekt wykorzystuje technologię magnetycznej lewitacji, umożliwiając pociągom osiąganie prędkości do 500 km na godzinę, co znacznie skraca czas podróży w porównaniu do tradycyjnych pociągów Shinkansen. Inicjowany przez Central Japan Railway Company projekt Chuo Shinkansen rozpoczął budowę w 2014 roku. Trasa ma długość około 286 km, z czego 86% biegnie przez tunele, aby zminimalizować wpływ na środowisko i zmniejszyć hałas w obszarach miejskich. Ta pionierska inicjatywa ma być operacyjna do 2027 roku, ostatecznie rozszerzając się do Osaki do 2045 roku, Further Improving Japan's Transportation Network. Jednym z kluczowych celów Chuo Shinkansen jest wzmocnienie działalności gospodarczej poprzez poprawę łączności między głównymi ośrodkami miejskimi. Ten szybki system transportowy ma znacząco zwiększyć podróże służbowe, turystykę i rozwój regionalny. Co więcej, ma na celu zmniejszenie zatorów na istniejących sieciach kolejowych i drogowych, oferując bardziej efektywną i niezawodną alternatywę transportową. Woven City, innowacyjny projekt urbanistyczny Toyoty, ma być żywym laboratorium przyszłych technologii. Zlokalizowane u podnóża góry Fuji w Japonii, to przełomowe miasto ma na celu połączenie nowoczesnej technologii z zrównoważonym rozwojem, redefiniując życie miejskie. Ogłoszony w 2020 roku projekt jest realizowany na terenie byłej fabryki Toyoty i obejmuje około 71 hektarów. Woven City ma być w pełni zintegrowane z autonomicznymi pojazdami, inteligentnymi domami i sztuczną inteligencją, płynnie wkomponowanymi w codzienne życie. Nazwa miasta odzwierciedla jego koncepcję splatania trzech typów ulic. Jednej dla szybszych pojazdów, jednej dla wolniejszego, bardziej osobistego transportu oraz jednej dla pieszych. Te ulice są splecione, tworząc dynamiczne i efektywne środowisko miejskie. Centralnym punktem wizji Woven City jest nacisk na zrównoważony rozwój.
Miasto będzie zasilane ogniwami paliwowymi na wodór i energią słoneczną, dążąc do minimalizacji swojego śladu węglowego. Domy i budynki będą konstruowane z materiałów zrównoważonych i wyposażone w najnowsze technologie inteligentnych domów, aby optymalizować zużycie energii i poprawić jakość życia mieszkańców. Woven City ma służyć jako poligon doświadczalny dla innowacji w dziedzinie robotyki, sztucznej inteligencji i autonomicznej jazdy. Badacze, inżynierowie i naukowcy z całego świata będą mieli możliwość rozwijania i testowania nowych technologii w rzeczywistym środowisku. Takie eksperymentalne podejście ma na celu przyspieszenie postępu, który może kształtować miasta przyszłości. Projekt kładzie również duży nacisk na human-centered design z obfitością zielonych przestrzeni, parków i obszarów społecznych promujących dobrobyt i interakcje społeczne. Wieża C, która ma stać się najwyższym hotelem na świecie, wznosi się na wysokość 360 metrów z 82 piętrami. Ten architektoniczny cud, zaprojektowany przez firmę NOR i rozwijany przez The First Group, ma na celu redefinicję luksusowej gościnności w sercu dzielnicy Dubai Marina, jednej z najbardziej tętniących życiem części Dubaju. Budowa rozpoczęła się w 2019 roku, a projekt ma zostać ukończony w 2024 roku. Po ukończeniu Wieża C będzie oferować ponad 1000 luksusowych apartamentów hotelowych i rezydencji usługowych, zaspokajając potrzeby wymagających podróżników i długoterminowych gości. Hotel będzie dysponował tarasem widokowym na dachu, oferującym zapierające dech w piersiach panoramiczne widoki na panoramę Dubaju, Zatokę Perską i ikoniczne zabytki, takie jak Palm Jumeirah i Burj Khalifa. Goście będą mogli korzystać z restauracji światowej klasy, luksusowego spa, nowoczesnych obiektów fitness oraz basenu bez krawędzi, który zdaje się stapiać z niebem. Projekt wieży kładzie nacisk na równoważoność i efektywność, włączając zaawansowane technologie budowlane i przyjazne dla środowiska materiały. Katedra Notre Dame. Katedra Notre Dame, której budowa rozpoczęła się w XII wieku, była świadkiem kluczowych momentów w historii Francji, od koronacji i ślubów po rewolucyjne zawirowania. W 1991 roku została uznana za Światowe Dziedzictwo UNESCO, uznane za swoje architektoniczne arcydzieło i kulturowe znaczenie. 15 kwietnia 2019 roku doszło do tragedii, kiedy niszczycielski pożar ogarnął katedrę, powodując ogromne zniszczenia dachu i iglicy. Świat obserwował w szoku, gdy strażacy walczyli o ocalenie historycznej struktury, a miliony opłakiwały utratę wiekowego rzemiosła i religijnych artefaktów. W następstwie pożaru globalne wsparcie przyniosło miliardy euro na odbudowę. Rząd francuski uruchomił skrupulatny projekt rekonstrukcji, aby zachować oryginalny design katedry, jednocześnie wprowadzając nowoczesne techniki i materiały. Odbudowa Notre Dame ma na celu nie tylko przywrócenie jej architektonicznego splendoru, ale także potwierdzenie jej roli jako duchowego i kulturowego symbolu. Koszt odbudowy katedry Notre Dame szacowany jest na około 955 milionów dolarów. Środki pochodzą z darowizn, w tym zobowiązań od miliarderów i korporacji. Wykwalifikowani rzemieślnicy i nowoczesne techniki są wykorzystywane do odbudowy uszkodzonego dachu, iglicy i witraży, aby zachować ich oryginalną architektoniczną integralność. Rozbudowa lotniska LaGuardia. Lotnisko LaGuardia, znajdujące się w dzielnicy Queens w Nowym Jorku, od dawna jest ważnym węzłem krajowego ruchu lotniczego w Stanach Zjednoczonych. Otwarte w 1939 roku, zostało nazwane na cześć ówczesnego burmistrza Nowego Jorku, Fiorello LaGuardia. Przez dziesięciolecia LaGuardia było znane z bliskości do Manhattanu, ale także z przestarzałych obiektów i częstych zatorów. Uznając potrzebę modernizacji, w 2016 roku rozpoczęto masywny projekt odnowy o wartości 8 miliardów dolarów. Projekt obejmuje budowę nowych terminali, dróg oraz ulepszony dostęp do transportu. Centralnym punktem tej przebudowy jest nowy Terminal B, nowoczesny obiekt o powierzchni 1 300 000 stóp kwadratowych z 35 bramkami, nowoczesnymi udogodnieniami i imponującą halą centralną. Ten terminal wraz z nowym terminalem C, rozwijanym przez Delta Airlines,
ma na celu znaczne poprawienie doświadczeń pasażerów. Rozbudowa obejmuje również poprawę efektywności i łączności. Ulepszone drogi, w tym nowe wiadukty i zmodernizowane parkingi, mają na celu zmniejszenie zatorów. Dodatkowo plany budowy nowego połączenia z nowojorskim metrem i Long Island Railroad mają na celu usprawnienie dostępu do lotniska. Nowe terminale zawierają energooszczędne projekty, a projekt kładzie nacisk na przyjazne dla środowiska praktyki budowlane. Zmodernizowane systemy obsługi bagażu, zaawansowane technologie bezpieczeństwa oraz rozbudowane opcje handlowe i gastronomiczne przyczyniają się do bardziej przyjemnego i efektywnego doświadczenia podróżniczego. Ogólnie rzecz biorąc, projekt rozbudowy lotniska LaGuardia ma na celu podniesienie standardu lotniska do wymogów jubamdymo wieku, oferując podróżnym płynną, komfortową i efektywną podróż. Nowa linia metra w Sydney. Nowa linia metra w Sydney ma swoje początki w późnych latach 2000, kiedy to rozpoczęto planowanie w celu rozwiązania problemu rosnącego zatorów drogowych w Sydney oraz ograniczonej pojemności istniejących sieci kolejowych. Pierwsza faza Sydney Metro Northwest została otwarta w 2019 roku, łącząc północno-zachodnie przedmieścia, takie jak Rouse Hill z Chatswood, za pomocą bezzałogowych pociągów. System metra charakteryzuje się zautomatyzowanymi pociągami, drzwiami peronowymi oraz nowoczesnymi stacjami wyposażonymi w udogodnienia, takie jak Wi-Fi i informacje dla pasażerów w czasie rzeczywistym. Rozbudowy i przyszłe etapy mają na celu dalsze rozszerzenie sieci na obszar metropolitalny Sydney, integrując się z istniejącymi liniami kolejowymi i usługami autobusowymi. Budowa metra w Sydney obejmuje skomplikowane tunelowanie pod gęsto zaludnionymi obszarami oraz pod portem Sydney. Przy prędkościach dochodzących do 100 km na godzinę Sydney Metro ma na celu skrócenie czasu podróży w niektórych sekcjach i zmniejszenie zatorów drogowych. Projekt ma także na celu poprawę dostępu do miejsc pracy, edukacji i rekreacji. Szacowany budżet całego projektu Sydney Metro wynosi około 14 miliardów dolarów. Cztery drapacze chmur we Frankfurcie. Projekt Cztery drapacze chmur we Frankfurcie to imponujący zespół wieżowców zlokalizowany na terenie byłych biur Deutsche Bank w centrum Frankfurtu. Zaprojektowany przez amsterdamską firmę architektoniczną UN Studio z planowaniem strukturalnym wykonanym przez Werner Sobeck Frankfurt we współpracy z Bollinger i Groman, projekt ten uosabia koncepcję pionowego miasta. Obejmując około 230 tysięcy metrów kwadratowych, zespół będzie zawierał przestrzeń biurową dla około 4 tysięcy osób oraz 600 mieszkań, a także sklepy i restauracje. Z przewidywanym kosztem około 1 miliarda euro, projekt oferuje różnorodne udogodnienia, takie jak punkty gastronomiczne i obiekty handlowe, zaspokajając potrzeby nowoczesnego stylu życia miejskiego. Z inżynieryjnego punktu widzenia projekt 4 stawiał znaczące wyzwania, w tym wykorzystanie prefabrykowanych płyt kratowych, zaprojektowanie outriggera dla stabilności strukturalnej oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań do łączenia prefabrykowanych kolumn betonowych. Najwyższy wieżowiec w zespole osiąga wysokość 774 metrów, oferując najwyżej położone użytkowe piętro we Frankfurcie po jego ukończeniu w 2024 roku. 7. Kanał Krarati, kanał Kra, planowany projekt megabudowy o wartości 50 miliardów dolarów w Tajlandii, ma na celu stworzenie trasy żeglugowej łączącej Morze Andamańskie z Zatoką Tajlandzką. Ten ambitny plan zakłada wybudowanie kanału przecinającego przesmyk Kra, co znacznie skróciłoby czas podróży morskiej między Oceanem Indyjskim a Morzem Południowochińskim, omijając zatłoczoną cieśninę Malakka. Koncepcja kanału Kra sięga XIX wieku, kiedy to król Narai z Ayutthaya pierwszy raz zaproponował ten pomysł, jednak projekt przez wieki pozostawał na deskach kreślarskich z powodu wyzwań politycznych, ekonomicznych i technicznych. W ostatnich latach ponownie wzrosło zainteresowanie, napędzane strategiczną lokalizacją Tajlandii i potrzebą poprawy efektywności handlu regionalnego. Proponowany kanał miałby około 100 km długości i 25 metrów głębokości, co czyniłoby go zdolnym do przyjęcia największych nowoczesnych statków. Jego budowa wiązałaby się z szeroko zakrojonymi pracami wykopowymi,
i rozwojem infrastruktury, w tym portów, centrów logistycznych i obiektów wspierających. Kanał KRA obiecuje zrewolucjonizować handel morski w Azji Południowo-Wschodniej, skracając dystans podróży o około 1200 km, co przyniesie znaczne oszczędności paliwa i skróci czas transportu. Ekonomicznie kanał mógłby przekształcić Tajlandię w główne centrum żeglugowe i logistyczne, przyciągając inwestycje i tworząc tysiące miejsc pracy. Projekt jest również postrzegany jako potencjalny impuls dla gospodarki kraju, stymulując wzrost w różnych sektorach, takich jak budownictwo, turystyka i usługi. Kanał Panamski. Rozbudowa kanału panamskiego, monumentalny projekt o wartości 5 300 milionów dolarów, zakończony w 2016 roku, ma na celu zwiększenie przepustowości kanału w celu pomieszczenia większych statków i zwiększenie efektywności globalnych szlaków morskich. Kanał Panamski, otwarty pierwotnie w 1914 roku, zrewolucjonizował handel międzynarodowy, zapewniając skrót między Oceanem Atlantyckim a Pacyfikiem. W XXI wieku kanał napotkał ograniczenia ze względu na rozmiar statków, które mógł pomieścić, co skłoniło do potrzeby rozbudowy. Projekt rozbudowy obejmował budowę nowych kompleksów śluz obok istniejących. Te nowe śluzy, znane jako śluzy Neopanamax, są znacznie większe i mogą obsługiwać statki Neopanamax, prawie trzykrotnie większe od dotychczas największych jednostek. Rozbudowa wykorzystała zaawansowane techniki inżynieryjne, w tym wykopanie milionów metrów sześciennych ziemi i skał oraz budowę ogromnych konstrukcji betonowych. Rozbudowany kanał zrewolucjonizował globalne szlaki morskie, umożliwiając bardziej opłacalny i wydajny transport towarów między Azją, Amerykami i Europą. Rozbudowa zwiększyła również dochody Panamy i stworzyła nowe miejsca pracy. Elizabeth Line. Elizabeth Line, znana również jako Crossrail, to jeden z najważniejszych projektów transportowych w Wielkiej Brytanii, mający na celu zrewolucjonizowanie podróży w Londynie i okolicznych obszarach. Oficjalnie zatwierdzony w 2008 roku, ten ambitny projekt obejmuje budowę nowej linii kolejowej o długości ponad 100 km, łączącej Reading i lotnisko Heathrow na zachodzie z Shenfield i Abbey Wood na wschodzie. Elizabeth Line, której koszt wynosi około 25 miliardów dolarów, reprezentuje monumentalne osiągnięcie inżynieryjne z 42 kilometrami nowych tuneli wydrążonych pod miastem. Projekt integruje 10 nowych stacji i modernizuje 30 istniejących, przekształcając podróże po Londynie przez znaczne skrócenie czasu podróży, zmniejszenie zatłoczenia i zwiększenie łączności. Jednym z kluczowych celów Elizabeth Line jest wsparcie rosnącej populacji i gospodarki Londynu poprzez zapewnienie rozwiązania transportowego o dużej przepustowości. Linia ma przewozić ponad 200 milionów pasażerów rocznie, odciążając istniejące linie, takie jak Central Line i Piccadilly Line. Pociągi są nowoczesne, wyposażone w klimatyzację, monitoring CTTV i informacje o podróży w czasie rzeczywistym, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo pasażerów. Elizabeth Line ma również na celu stymulowanie wzrostu gospodarczego i regeneracji obszarów wzdłuż swojej trasy, szczególnie na wschodzie. Ulepszony dostęp do lotniska Heathrow z centrum Londynu i biznesowych centrów Canary Wharf i City of London ma na celu wzmocnienie podróży służbowych i turystyki. Sky City w Japonii. Olbrzymia struktura unosząca się w chmurach jest modelem japońskiego Sky City, megaprojektu rodem z filmu Science Fiction. Jeśli Japonia zrealizuje ten szalony megaprojekt, świat zmieni się na zawsze. Projekt ma na celu rozwiązanie problemu przeludnienia miejskiego poprzez ułożenie przestrzeni mieszkalnych, roboczych i rekreacyjnych w jednym masywnym wieżowcu. Wznosząc się na wysokość 1000 metrów i mając podstawę o szerokości 400 metrów, pomieści ponad 100 tysięcy ludzi, w tym biura, szkoły, parki i centra handlowe. Ten ambitny projekt naprawdę ma na celu redefinicję granic architektury. Czy zamieszkalibyście tutaj, gdybyście mieli taką szansę? Podzielcie się swoimi opiniami w sekcji komentarzy. Silk City, znane również jako Madinat al-Harir, to wizjonerski projekt urbanistyczny o wartości ponad 100 miliardów dolarów w Kuwejcie, mający na celu przekształcenie północnego regionu pustynnego kraju w tętniące życiem centrum gospodarcze i kulturalne. W sercu tego ambitnego przedsięwzięcia
znajduje się proponowana budowa Buri Mubarak al-Kabir, drapacza chmur, który ma osiągnąć oszałamiającą wysokość 1000 metrów, co uczyni go jednym z najwyższych budynków na świecie po ukończeniu. Koncepcja Silk City powstała w ramach strategicznej wizji Kuwejtu, mającej na celu dywersyfikację gospodarki kraju, zmniejszenie zależności od ropy naftowej. Ogłoszony w 2006 roku, projekt przewiduje stworzenie nowego miasta wyposażonego w nowoczesną infrastrukturę, obszary mieszkalne, przestrzenie komercyjne i atrakcje kulturalne. Silk City obejmuje około 250 km2 pustynnego krajobrazu wzdłuż północnego brzegu Zatoki Kuwejckiej. Oprócz ikonicznego wieżowca, plany rozwoju obejmują główny port morski, centrum finansowe, miasto medialne i rozległe tereny zielone. Miasto ma na celu przyciągnięcie międzynarodowych przedsiębiorstw, inwestorów i mieszkańców, tworząc tętniącą życiem społeczność i przyczyniając się do wzrostu gospodarczego Kuwejtu. Pomimo początkowych opóźnień i wahań gospodarczych, wysiłki na rzecz realizacji ambitnej wizji trwają z etapowym planem budowy i rozwoju. Po ukończeniu Silk City ma zrewolucjonizować krajobraz Kuwejtu i jego gospodarkę, pozycjonując kraj jako regionalne centrum finansów, handlu i kultury. Shenzhen, most Atal Bihari Vajpayee. Most Atal Bihari Vajpayee, jeden z najdłuższych mostów kolejowych w Azji, został ukończony w 2018 roku po 21 latach budowy. Nazwany na cześć byłego premiera Atala Bihari Vajpayee, most łączy Mumbai z Navi Mumbai, poprawiając regionalną łączność i strategiczny dostęp. Zaprojektowany, aby wytrzymać aktywność sejsmiczną i prądy rzeczne, służy jako istotne ogniwo, skracając czas podróży i wspierając transport ekonomiczny oraz wojskowy w północno-wschodnim regionie Indii. Budowę mostu rozpoczęto przy szacunkowym koszcie ponad 400 milionów dolarów. Most Atal Bihari Vajpayee wyposażony jest w sześciopasmową jezdnię, zaprojektowaną w celu pomieszczenia rosnącego ruchu pojazdów. Budowa mostu wykorzystuje zaawansowane techniki inżynieryjne, aby zapewnić trwałość i wytrzymałość, szczególnie w kontekście trudnych warunków hydrologicznych rzeki Ganges. Most nie tylko ma na celu znaczne skrócenie czasu podróży, ale także pobudzenie działalności gospodarczej poprzez poprawę dostępu do rynków, opieki zdrowotnej i edukacji dla lokalnej społeczności. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, ISS, jest jednym z najwspanialszych i najbardziej ambitnych przedsięwzięć ludzkości, reprezentującym współpracę kosmicznych agencji ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, Europy, Japonii i Kanady. Uruchomiona w 1998 roku, ISS orbituje na wysokości około 400 km nad Ziemią, służąc jako unikalne laboratorium badawcze w warunkach mikrograwitacji i przestrzeni kosmicznej. Konstrukcja ISS wymagała bezprecedensowej współpracy międzynarodowej i innowacji technologicznych. Moduły i komponenty były wystrzeliwane w kosmos i montowane na orbicie kawałek po kawałku przez ponad dekadę. Dziś stacja składa się z wielu połączonych modułów przeznaczonych do życia, pracy i prowadzenia eksperymentów z panelami słonecznymi dostarczającymi niezbędnej energii. Głównym celem ISS jest prowadzenie badań naukowych korzystnych dla ludzkości, wykorzystując jej unikalne środowisko do przeprowadzania eksperymentów niemożliwych do wykonania na Ziemi. Badania na ISS obejmują różne dziedziny, w tym biologię, fizykę, astronomię i naukę o materiałach. Na przykład badania nad wpływem mikrograwitacji na ciało ludzkie są kluczowe dla przyszłych długoterminowych misji kosmicznych, takich jak te na Marsa. Ponadto ISS promuje międzynarodową współpracę, łącząc naukowców, inżynierów i astronautów z całego świata do pracy nad wspólnymi celami. W miarę jak ISS zbliża się do trzeciej dekady na orbicie, trwają dyskusje na temat jej przyszłości z potencjalnymi planami przejścia na komercyjne użytkowanie lub integrację z szerszymi programami eksploracji Księżyca i Marsa. Most międzynarodowy Gordiego Howe'a. Projekt mostu międzynarodowego Gordiego Howe'a to monumentalne przedsięwzięcie infrastrukturalne mające na celu usprawnienie handlu i transportu między Windsor w Ontario w Kanadzie a Detroit w Michigan w USA.
nazwany na cześć hokejowej legendy Gordiego Howe'a, most ma na celu rozwiązanie problemów związanych z zatorami i zwiększenie przepustowości rosnącego ruchu transgranicznego. Pomysł na nowy most, który miałby uzupełnić starzejący się Ambassador Bridge, jedno z najbardziej ruchliwych przejść granicznych w Ameryce Północnej, pojawił się z powodu rosnących wolumenów handlu i zatorów. Władze mostu Windsor-Detroit, WDBA, zapowiadają, że most zostanie otwarty we wrześniu 2025 roku, a jego budżet wynosi około 4 miliardów 800 milionów dolarów. Most będzie przechodził przez rzekę Detroit i łączył przemysłowy dystrykt Windsor z Interstate 75 w Detroit oraz autostradą 401 w Kanadzie. Obejmuje nie tylko sam most, ale także rozległą infrastrukturę po obu stronach granicy, taką jak nowe drogi i węzły komunikacyjne, aby zapewnić płynny przepływ ruchu. Budowa mostu międzynarodowego Gordiego Howe'a wymaga zaawansowanych technik inżynieryjnych, aby zapewnić trwałość i bezpieczeństwo, biorąc pod uwagę surowe zimy i silne prądy rzeczne. W projekcie uwzględniono nowoczesne elementy konstrukcyjne, aby zoptymalizować przepustowość ruchu i zwiększyć bezpieczeństwo graniczne oraz efektywność. Most ma stymulować wzrost gospodarczy poprzez poprawę dostępu do rynków, zmniejszenie kosztów transportu i stworzenie tysięcy miejsc pracy podczas budowy i eksploatacji. Wspiera on zintegrowany łańcuch dostaw Ameryki Północnej i zwiększa konkurencyjność przemysłu po obu stronach granicy. Tren Maya w Meksyku. Ogłoszony przez meksykańskiego prezydenta Andresa Manuela Lópeza Obradora w 2018 roku, projekt Tren Maya czerpie inspirację z historycznej cywilizacji Majów, która niegdyś kwitła w regionie. Ten projekt kolejowy o wartości 70 miliardów dolarów ma na celu zwiększenie turystyki, tworzenie miejsc pracy i poprawę infrastruktury transportowej na obszarze historycznie marginalizowanym pod względem rozwoju gospodarczego. Kolej będzie miała długość około 1525 km, łącząc kluczowe stanowiska archeologiczne, miejsca ekoturystyczne i miasta nadbrzeżne. Ma również przewozić około 40 tysięcy pasażerów dziennie, zapewniając przystępny cenowo i wydajny transport dla lokalnych mieszkańców i turystów, wspierając rozwój regionalny i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Krytycy podnoszą obawy dotyczące potencjalnego wpływu projektu na środowisko i społeczności rdzenne, a w celu złagodzenia tych obaw prowadzone są oceny środowiskowe, konsultacje społeczne i praktyki zrównoważonego rozwoju. Tren Maya ma przyciągnąć prywatne inwestycje i stworzyć tysiące miejsc pracy w budownictwie, turystyce i pokrewnych branżach. W miarę postępu rozwoju, Tren Maya ma potencjał przekształcić krajobraz turystyczny Meksyku i wspierać zrównoważony rozwój w południowo-wschodnich Stanach. Qiddiya Mega Project. Qiddiya Mega Project w Arabii Saudyjskiej to ambitne przedsięwzięcie mające na celu przekształcenie krajobrazu rozrywki i turystyki królestwa. Położone na południowy zachód od Riyadu, Qiddiya obejmuje ponad 334 km2 i ma stać się największym miastem rozrywki w regionie. Ogłoszony jako część inicjatywy Vision 2030 Arabii Saudyjskiej, Qiddiya ma na celu dywersyfikację gospodarki poprzez rozwój sektora turystyki i rekreacji. Projekt nosi nazwę od pobliskiej wioski Qiddiya i jest zaprojektowany, aby przyciągnąć zarówno krajowych, jak i międzynarodowych gości. Qiddiya będzie oferować szeroką gamę atrakcji, w tym park rozrywki Six Flags, parki wodne, obiekty sportowe, miejsca kulturalne i centra handlowe. Ma być wszechstronnym celem rozrywki, oferującym coś dla każdego, od poszukiwaczy wrażeń po rodziny szukające spokojnych aktywności. Budowa Qiddiya ma kosztować około 20 miliardów dolarów, a fazy planowane są na kilka lat, aby ukończyć rozległą infrastrukturę i atrakcje. Finansowanie pochodzi zarówno z inwestycji publicznych, jak i prywatnych, co odzwierciedla zaangażowanie Arabii Saudyjskiej w rozwój światowej klasy infrastruktury turystycznej i rozrywkowej. Po pełnym uruchomieniu Qiddiya ma generować tysiące miejsc pracy w różnych sektorach, w tym hotelarstwie, budownictwie i rozrywce. Projekt ma przyciągać miliony odwiedzających rocznie, wspierać lokalne przedsiębiorstwa i znacząco przyczyniać się do PKB Królestwa. Zakład produkcji chipów Samsunga.
Inwestycja Samsunga w wysokości 177 miliardów dolarów w fabrykę półprzewodników w Taylor w Teksasie oznacza znaczną ekspansję jego zdolności produkcyjnych w USA w obliczu globalnego niedoboru chipów. Nowy zakład, położony blisko Austin, specjalizować się będzie w zaawansowanych chipach logicznych niezbędnych dla telefonów komórkowych, sieci 5G, centrów danych i technologii AI. Pomimo wyzwań, takich jak niedawne przerwy w dostawie prądu w Austin, Teksas został wybrany ze względu na swoją solidną ekosystem półprzewodników, stabilną infrastrukturę i wsparcie lokalnych władz. Zakład o powierzchni ponad 1,5 miliona metrów kwadratowych będzie uzupełniać istniejący zakład Samsunga w Austin, koncentrując się na bardziej zaawansowanych chipach kluczowych dla przyszłych osiągnięć technologicznych. Inwestycja Samsunga obejmuje budowę czystych pomieszczeń niezbędnych do produkcji nowoczesnych półprzewodników, co podkreśla znaczne koszty związane z produkcją nowoczesnych półprzewodników i potwierdza pozycję Samsunga jako globalnego lidera w tej technologii. Ten strategiczny ruch nie tylko rozszerza zasięg produkcyjny Samsunga, ale także wzmacnia jego konkurencyjność w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań półprzewodnikowych na rynki światowe, gdy gigant technologiczny dąży do prześcignięcia większego rywala w produkcji półprzewodników, TSMC, na jednym z największych rynków półprzewodników na świecie.